Dobry Państwu, Rafał Maras, BASF. Znajdujemy się w centralnej Wielkopolsce, Centrum Kompetencji BASF w Pamiątkowie. Chcielibyśmy się z Państwem podzielić wiedzą dotyczącą efektów działania herbicydów jesiennych. Okres wczesnej wiosny to jest najlepszy okres do tego, żeby sprawdzić i ocenić skuteczność działania herbicydów. Jak Państwo pewnie pamiętają, ubiegłej jesieni występowały dobre warunki do aplikacji herbicydów jesiennych. Mieliśmy długą jesień, herbicydy miały szansę dobrze działać. Ta plantacja jest siana w terminie optymalnym, czyli z końcówką września. I w tym momencie znajdujemy się na poletku kontrolnym z naturalnym zachwaszczeniem. Naturalnym zachwaszczeniem w tej lokalizacji jest przede wszystkim miotła zbożowa, jest duża presja maku polnego, którego jest tutaj naprawdę sporo, jest jasnota purpurowa, są samosiewy rzepaku i chwasty rumianowate, które również widać na plantacji. Oprócz tego występuje fiołek polny i haber. I to są głównie występujące w naturalnych warunkach chwasty w tej lokalizacji. Z chwastów najbardziej uciążliwych na pewno możemy mówić o miotle zbożowej, o maku polnym i o habrze bławatku, którego nie wszystkie herbicydy jesienne zwalczają na tym samym poziomie. Proszę Państwa, w tym momencie znajdujemy się na poletku traktowanym mieszaniną herbicydową naszego produktu, czyli Pontos, z dodatkiem 100 g diflofenikanu, czyli substancji czynnej, która jest dobrym partnerem do Pontosa, tworząc taką kompleksową mieszaninę zwalczającą chwasty w terminie jesiennym. Na tym konkretnym poletku zastosowane było 0,5 litra Pontosa i 0,2 diflofenikanu w formulacji 500 SC, czyli 100 g substancji czynnej. W terminie BBCH11, czyli w fazie rozwojowej BBCH11, czyli na szpilkę. Jak mogli Państwo zauważyć na kontroli, mieliśmy bardzo dużą presję maków, był haber, była miotła zbożowa, jasnota purpurowa, chwasty rumianowate i samosiewy rzepaku. Natomiast na tym poletku to, co jesteśmy w stanie zaobserwować, to wyjątkowo dobrą skuteczność na miotłę zbożową. Tutaj nie znaleźliśmy żadnej. Skuteczność jest rewelacyjna. Oprócz tego mamy bardzo dobrą skuteczność przeciwko naturalnie występującym gatunkom chwastów, o których wspomniałem, dlatego że na tym poletku praktycznie nie ma chwastów. Osiągnęliśmy świetną skuteczność w stosunku do maków, co nie jest standardem w przypadku herbicydów stosowanych w terminie jesiennym. Tutaj picolinafen robi bardzo dobrą robotę. Mamy dobrą skuteczność w odniesieniu do samosiewów rzepaku, których również nie ma, a także do chwastów rumianowatych, o których powiedziałem wcześniej. Natomiast to, co nas najbardziej cieszy, to rewelacyjna skuteczność w stosunku do miotły zbożowej, przeciwko której te zabiegi jesienne, herbicydowe, są głównie kierowane. Chwasty dwuliścienne oczywiście zawsze można poprawić wiosną, natomiast w przypadku tej kombinacji i zastosowania mieszanin na szpilkę nie było takiej konieczności. BASF. We create chemistry.